No, słonia zarżnęło trochę. Mam nadzieję, że ruszy przynajmniej część właściwa. O. I to tak wygląda w skrócie. Ja nazywam się Maciej Makuła i to będzie pierwszy kontakt z Might and Magic 10, czy Might and Magic X. To jest dostępne na Steamie, tylko od razu muszę przestrzec. Więc tak, to wychodzi jakoś we wrześniu. Ja się obudziłem dopiero parę dni temu, że to już jest, bo była zapowiedź, oni to sobie dłubali i coś z tego wyszło. I teraz sobie o tym przypomniałem. A to jest taka gierka, miejmy nadzieję, że to... Ja już to powtarzam 10 razy ten tekst, ale jak ktoś nie pamięta, nie wie czym jest Might and Magic, to... takie właściwe, to właśnie był taki RPG, na modłę którego zrobili m.in. Legend of Grimrock. No i zobaczymy, to zresztą można przy sumie spatrzeć. Tak, mamy pierwszy akt dostępny. To nie jest cała gra. Mają być błędy, dziadostwo... i... co jeszcze? I gra nie jest dopracowana. No i tyle. Testujemy. Czy nie jest za głośno? Jak jest za głośno, proszę dać znać. I właśnie, ktoś tam mówi, każdy wie, że to nie Heroesy. Teraz Ubisoft sobie promuje tą markę Might and Magic, dlatego nie mieliśmy, Heroes of Might and Magic, tylko mieliśmy Might and Magic Heroes. Żeby był ten taki odruch Pawłowa. Jak ktoś zobaczy Might and Magic, to żeby już się ślinił. No ale to... jeden diabeł, żeby gra była fajna. Co my tu mamy? Na wsadzie się porusza, obroty Q i E, interakcja z spacją. Grafika jest na wypasie. I dźwięk też jest na wypasie. Jest najgłośniejszy dźwięk, jaki możecie usłyszeć. Zaraz, jeszcze sobie poprawię tylko kilka drobiazgów. I hopa. Odruch warpowa, tak. Ja się ślinię na samo M. Tak, M end. Dobra, zacznijmy nowy ten i zobaczmy, z czym to się je. I teraz, czym jest... co to za różnice? Domyślny poziom trudności gry, jeśli chcecie siedzieć fabułą i miarkowanie trudnymi zawodkami. Przeciwnicą silniejszy, koszt usług wyposażenia wyższy. No to tu chyba nie ma tego. Nie ma... to jest tryb gry, tylko poziom trudności, więc idziemy na hardzie. I sobie drużynę stworzymy własnoręcznie oczywiście, bo to jest największa zabawa. Czyli zobaczmy, jak to będzie. Będziemy mieć drużynę człowieka. Ja mam tak, 4 rasy. Człowiek, elf, krasnolud i ork. To będzie zły wybór. Co zły wybór? Co jest? Nie, kozacz bierze awanturnika. Awanturnik, nastolatek. Nie, to chyba... jak nas zabiją, to zaczniemy jeszcze raz. Zrobimy sobie przedstawiciela każdej z tych ras, żeby było zróżnicowanie, żeby było postępowo. Czy będzie krowa? Nie, to raczej nie będę starał się przenosić drużyny, tylko stworzę coś nowego. Czyli pierwszą osobą... mamy 4 osoby w drużynie, nie? To jest to taki... chyba w większości... nie spotkałem się, czy nie pamiętam gry, gdzie by taki, w takim ujęciu... no, użyjmy tego nowomodnego sformułowania, a la Legend of Grimrock, gdzie by było więcej niż 4 osoby. Bądź ludzkim biberem. Zobaczmy. Człowiek. Najmłodsza zaraz Ashanu. Oraz dzieci i lata, z młodszego powietrza, stranie w bani ogólnie. Krótki żywot, ciekawi, niestrudzeni. Dynamiczny, szański look. I dostajemy co? Naturalną odporność na obrażenia od magii światła. I 8 darmowych punktów umiejętności. Zobaczmy, to jest czegoś warte. No i klasa. Niedostępna, niedostępna mag. Więc umiarkowana bida, chyba że nie potrafię czegoś wybrać. Człowiek będzie magiem. To są chyba mordziszcze. Czy chcemy kobietę, czy będziemy się używać? Jak mag, to kobieta oczywiście. To będzie szybki mag. No ja nie wiem. Więc weźmiemy kobietę nawet, przypomina kobietę, nie? Jak weźmiesz, nie weźmiesz krasnoluda, wezmę każdego. Kobieta. Ech. Żeby był taki... ile to jest tych liter? 4 plus 5 na 9? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tylko liter. Bożenka. Są polskie znaki? Są polskie znaki.
Bożenka U. Dobra, tyle. Niestety lepiej nie wie. Są głosy. Jest bohaterski i cyniczny. Nawet cyniczny, bo to wygląda jakoś tak normalnie. No i umiejętności. To nawet nie wygląda tragicznie. Mamy szkoły magii podzielone na co? Ja właśnie nie pamiętam dokładnie tych ostatnich Heroesów. No bo je zlałem, więc nie wiem, czy to jakoś jest magia ognia, powietrzna, światła, powietrza, ciemności, ziemi. Imię się zmieniło. Aha, bo mnie oszukali. Momencik. Dlaczego nie będzie, Bożenka? Enter. Okej, chyba teraz zaliczyło. Dzięki. Damy resetuj. 8 umiejętności początkowych. I mogę sobie wybrać. Jak rozumiem, tylko to. Więc szkoły magii. Unik. Wytrzymałość. Mistycyzm. Wiedza tajemna. I wzmacniacz magii plus te szkoły. Weź magię ciemności. Jak dam domyślnie, to co mi sugerują? Jak widzę, mamy tak. Magię wody, powietrza, światła i pierwotną. Plus po jednym chyba tutaj. Tak, tak. Nie wiem, ja jestem za tym, żeby zostawić domyślnie. Bierz mocną magię. Teraz zresetuję i zobaczmy tak. Wytrzymałość brzmi ok. Tylko jak to działa? I co to znaczy, że to wybrałem w ogóle? Uzbrojenie chyba... Nie, a uzbrojenie jest jako w ogóle umiejętność początkowa. Więc mogę jej dać miecz i kuszę. I robi się ciekawie. Tak, magię wody do zmywania naczyń. Dobra, wezmę tak. Dam domyślnie, ja to zostawię. Bo to jest mój pierwszy kontakt. Tak będzie, wiemy, to jest beta, więc ta drużyna do pierwszego aktu dojdzie i koniec. Dostaję chyba z tego, co widzę, sztylet, pierdoły i ten. I to będziemy testować. I są atrybuty klasyczne. Zostało 5. Moc, magia, czyli to będzie moc, to jest tak zwana siła. No właśnie, zdrowie i tak dalej. Magia, percepcja. Co to jest percepcja? Obrażenia ten, przeznaczenie. Szanse na krytyczne zwiększone, witalność i duch. Czyli maksymalna mana. Na logikę dopasimy jej manę i magię. A nawet jeszcze więcej ducha. I tyle. Najwyżej będzie skopana postać, trudno. Krasnolud. Pracowici kowale oraz mistrzowie, proszę, magirun. Magia kosmopolitan. Proszę, dorośli krasnoludcy mężczyźni zawsze noszą długie brody. Czy to jest realistyczne? Ja nie wiem. Tutaj coś się z naszych nie wyrobił. Wytrzymałe, wytrzymałe, wytrzymałe. I kim ty będziesz? Obrońcą. Okej, tutaj gra wymusza ewidentnie klasę. Kobieta jest sympatyczna, ale sobie go odpuścimy. To nie jest mój fetysz, widzę. Weźmiemy blondyna. Taki aryjski ten. Aryjski krasnal. Jakieś krasnoludzkie imię, kobieta z brodą. Właśnie krasnoludki nie mają brody. To jest już pierwsze rozczarowanie, więc ja tutaj zostanę przy tym. Bob. Czemu Bob? Czy możemy go nazwać Kauczuk na przykład, nie? Ale... tak, Bilbo. Thorin. Thorin to jest takie ortodoksyjne. Bilbo jest ładne. To jest takie typowe krasnoludzkie imię, albo Gandalf. Świercz. Gunther! Ej, Gunther jest świetny. Jest, jak się robi, nie wiem, jak się robi na klawiaturze umlaut. Ale brzmi tak. Gunther jest bardzo ładny. Gimbal. Gundel z umlautem z uskresko. Więc hopa. To jest TH? Dobra. I niech będzie, żeby była poprawność. TH jest też w niemieckim Nieme, tak? Już szczerze nie pamiętam. Okej, okay, U bez kropki, Enter, on gdzieś zaliczy. Jest. I ja to też zostawię domyślne. Bo on tutaj ma używanie tarczy. Ciężki pancerz. Nie wiem, jaki wpływ ma to. Nie, dostałem tylko dwie umiejętności. Dam resetu i dam domyślne. No i chyba wyszło na moje.
Używanie tarczy, ciężki pancerz, średni pancerz, uzbrojenie. Szale zwycięstwa i tyle. No i w co tu pójść? Moc. Moc i witalność. To będzie nasz po prostu sieczkarz. No to zgodnie z tym, został ork i elf. Orka zostawimy na koniec, to jest sympatyczna rasa. Alfa weźmiemy Lachona, to też jest w miarę. Ork będzie mężczyzną. No jest obieży świat. Skopij umlał. Tak, 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 zapomniałem. Jest siwa. Zrobimy taką rasę panów, będą blondynami. No to takie brzydkie, a ten Lachon jest taki, nawet nie pogardzisz. Ewelina. Jest ten. Skoro się Ewelina, jest takie ładne słowo jak Flinta, to jest tam kilka terminów, więc spoko. I zobaczymy. Świetlana. Ta. Elfka Bartek. I kontynuuj, więc jest. I co to potrafi w tej klasie? Sztuka wojenna. Ja to jak rozumiem, są techniki walki. Czyli to jest coś w rodzaju aury pewnie. Średni pancerz. Wytrzymałości. Ja resetuję, daję domyślne. Będziemy się uczyć w trakcie. Tak wyboru nie ma zbyt dużego. No i co? I percepcja tu widzę, że gra stawia. Obrażenia zadawane w walce dystansowej. No i to brzmi logicznie. Naładujemy tego sporo. I maksymalne zdrowie, przeznaczenie. To przeznaczenie tutaj też nie brzmi głupio. Natomiast przeciwdolny jest ostatni ork. Proszę, proszę, w ogóle jakich tutaj zdolności rasowych sporo. Orka nazwij Kalia. Podoba mi się to. Stworzeni w 7 miastach podczas wojny Krwawego Księżyca. Kiedyś to szkarłatni czarodzieje wtoczyli w żyły ludzkich przestępców i niewolników krew demonów. Proszę, proszę, i tak powstały orki. To jak Australijczycy troszeczkę. Zabójca demonów. Okrutny i nieposkromiony. Bardzo fajnie. Weźmiemy oczywiście... Chociaż te lachony też nie są złe. Szkoda, że nie ma wyboru. Czasem nawet podżegacz. Frontalny atak na wroga. No i to jest jakiś kombo łamaniec. Ten jest brzydki, ale ten wygląda sympatycznie. I jego nazwę Staś. Po prostu. Teraz podoba mi się takie imię. Staś był orkiem. Był chłopcem, ale wtoczyli mu w żyły ten. Wtoczyli mu w żyły jakieś tam krew demonów. Resetuj domyślne. I są tu jakieś czary mary. Ja to będziemy odkrywać w praktyce. No i to chyba musi być moc. No bo to cóż innego. Chociaż pewnie jakbym poczytał tej klasie, to bym odkrył co więcej, ale tak wyszło, jak wyszło. No i drużyna jest. Głos wybierz. Tam głosy są ten. No i mamy, potwierdzamy. Bożenka, Gunter, czy Günther, Flinta i Staś. To trochę jakieś takie podobne nawet, ten sam grafik pewnie robił, co nie jest dziwotą. A czy widać, że te uszy tu odstają, tak bym nie powiedział. Staś jest ładny, Günther jest taki ten, będzie takim ojcem drużyny. Zobaczmy, co ta beta oferuje. What is the meaning of a dream? Only Asher knows. Are they omens warning us of future tragedies? Distant memories dying in the deafening silence of the void. Or are they sometimes both? The death wish of some ancestor bargaining with the dragons that his legacy be carried on. Last night I dreamed such a clear vision of past events. Terrible things I had wanted to forget. They refused to fade away, demanding, pleading to be told one last time. This story begins with what we now call Uriel's deception. During the fabled Elder Wars, wars that once pitched the children of the light against the children of darkness. Uriel, the great archangel, had vowed to avenge his family. Slaughtered by the greatest warrior and tactician of the Faceless, Erebos, the master of assassins. For centuries, Uriel, consumed by hatred, planned his revenge. Shortly before the second eclipse, Uriel and his inquisitors provided proof that the Faceless were plotting to rekindle the fires of the ancient wars. Emperor Liam Falcon, an ambitious man,
easily enthralled by the Archangel's righteous determination, declared a holy war against the Children of Darkness. And Uriel's own brother, the Archangel Michael, esteemed and feared general of the ancient angel host, was brought back from the dead to lead the onslaught. But Uriel's plan had one fatal flaw. He underestimated the courage and resourcefulness of the humans he had set out to use in his machinations. There were some who saw through his lies, seeing Uriel's proof as clever fabrications. The murders and sabotages of which the Faceless had been accused were his own doing. Angels cannot lie, or so the saying goes, but there's nothing written saying that they have to tell the truth. Uriel escaped the justice of the courts, but not the judgment of the dragons. Uriel, Michael, and the Emperor Liam perished in the bloody fires of the second eclipse. But a legacy remained, continuing to poison the Empire. When the true extent of Uriel's deception was revealed, the scandal nearly ripped the once great and holy nation apart. Distrust grew between the Empire and its allies. Dissentful whispers could be heard throughout the hallways of the Imperial Court. And outside of the Empire's borders, the colonies and protectorates were clamoring for independence. In an effort to calm the troubled waters, Liam's heiress, the young Empress Gwendolyn Falcon, proclaimed a series of reforms that were immediately unpopular with the more conservative nobles. These tensions came to a head in the Agin Peninsula. Once a jewel of the Falcon Crown, the great port of Carthal on the Savage Sea was threatening to secede and join the loose coalition of the Free Cities. Skirmishes were multiplying between the rebels and imperial garrisons. Brigands were stalking the trade routes, and pirates were raiding the coasts. This is a story of a particular group of adventurers who had just set foot on the peninsula for the first time, on a quest to fulfill the dying wish of their mentor. They were called raiders, but would soon be known as legends. Ja troszkę się pogubiłem w tej, tam ktoś ładnie nazwał to modą na sukces. To teraz ścina w grze. Nie wiem dlaczego. Okej, okay, to był Baloading. I jest. To jest narratorka. Skończyły się. To jest jedyny filmik z tego, co widzę. Czyli tak, historia, która wam przedstawię, opowiada o grupie poszukiwaczy przygód, którzy właśnie dali na półwysep. Są poszukiwaczami. Okej, okay, nazwa może mnie zmylić. Nie byli to zwykli zbójcy, bla bla bla. Wierzyli w wyższe powołanie. Były one spuścizną po ich mentorze, który był poszukiwaczem weteranem bitwy pod Hammerfall. No super. W pewnym sensie także ich mentor pokierował grupę na półwysep Agen, był synem Kartalu i przed śmiercią poprosił uczniów o dostarczenie go prochów do rodzinnego miasta. No to idziemy z prochami, tak? Wsiedliśmy na statek, opuściliśmy... No i dobra, dopłynęliśmy, opuściliśmy pokład w małej przystani Sorpigal. I co tam? Wszystko się teraz rozstrzygnie. No i jak to wygląda? Kto to jest? Tu jest pan Christian. A gra ostro, widzę ten. Nie chodzi najpłynniej, tak między nami mówiąc. I tak, nie wygląda to tak ładnie i schludnie, jak Legend of Grimrock. Tam to było z większym smakiem zrobione. Tu te kolory zabijają. No nic, zobaczmy. Ale zobaczmy, jak się gra, to jest najważniejsze. No i mamy tak, jest Sir Christian. Czy my mamy te... Czy jest podany teraz? Na razie mówimy dziękuję. Bo można podróżować z Sir Christianem. Jest tak, ekwipunek, który wygląda tak. I dla każdej postaci... Czy ten ekwipunek jest wspólny w ogóle? To by było ciekawe. Brakuje shadera wody. Nie no, jest shader wody. Czy panuje z niegorąco w pancerzu? No może być, ale to takie czasy. Jest tak, wyposażenie, walka, to są po prostu statystyki, tak? Księga zaklęć. I dziennik. No i dziwne, że nie ma na razie... Jest kodeks poszukiwaczy w ogóle.
Jeśli chcesz być poszukiwaczem, bądź już nim jesteś, ten kodeks jest podstawą do wykonywania zawodu. Mamy trzy zasady. Nie. Ej, ten to nie jest głupi pomysł, bo widzę, że to wytłumaczy zasady gry po prostu. Cukierki aż się sypią. Tak, tam słychać kraków w tle. Nie wolno pouczać rannych, dopóki tli się w nich życie. Czyli ten kodeks tłumaczy, czemu są jedną osobą z czteroma ciałami. Czyli tak jak teraz się poruszamy, że niby Quake, a to cztery osoby. Ceną życia jest życie. Jeśli ktoś złamie pierwszą zasadę, czyli co? Porzuci. Musisz zabić niegodziwca, łupem trzeba się dzielić. Proszę, proszę. To jest coś, co można by do MMO wprowadzić. Za mapy i wskazówki należy zapłacić. A to widzę, że to ma wytłumaczyć po co nam hajs. Wybieraj pierwszy, wybieraj dobrze. Grupa się zawiąże, nic jej nie może rozłączyć. No super. Nikt nie może zawrócić. Grupa jest ważniejsza od smoka. Co to znaczy? Oddawaj cześć swojemu smokowi. Tutaj czczą smoki w wolnym czasie. No tak, czarne smoki były imba w świecie Heroesów. Módl się do którego chcesz. Wybierzemy czarnego smoka. Chronić swych braci i siostry, a swojemu smokowi podziękuj za chleb powszedni. Super. To nie kradzisz, jeśli właściciel nie żyje. Ej, to jest super zasada. Po siódme, to takie w ogóle ten... U nas się mówi, że nie kradnie, tutaj jeśli nie żyje, to można zabrać. Aryjskiego smoka. Czyli poszukiwacze zbierają skarby tych, którzy nie żyją. A nie żywych właścicieli. Bardzo fajna zasada. Skarb to skarb. Czyli skarb to skarb, proste. Łupy dzieli się w bezpiecznym miejscu. No dobrze. Zasady są po tobie naginać. Proszę, proszę. I na koniec taki zwrot akcji. No to słodko. Plotki od rycerza do korsarza. Księżna Irina ma wiele kontaktów w Cesarstwie Lotosu. Uważają za swoją krajankę. Odkąd doszła do władzy, księstwo Wilka stanowiło liczne szlaki. No, super. Kwitnie handel morski. Fosterich stało się piracką przystanią. No dobra, nie podróżujemy. Idziemy tak... A, statek się buja. Rozsypmy te prochy. Nagnij zasady i zabij gościa. Dobry, to się da. Nowe twarze, super. Przybyliście wraz z porannym przepływem na pojedynku statku ze wschodu. Witamy w nadmorskim Sorpigalu. Jesteście... awanturnikami, zaraz. No to ty to kto? Zacznijmy grzecznie. Dunstan, jakbym nie widział podpisu. Też kiedyś byłem tak, ale przyszedłem na emeryturę. Że to nudne miejsce i tak dalej. Musimy się udać do Kartalu. Okej, czy dowiadujemy się, gdzie mamy iść? Nikt nie wejdzie do Kartalu, nie opuści drodzy przyjaciele. Zaraz, zaraz. A, coś się dzieje w Kartalu. Miasto zajęli buntownicy, zamknęli bramy oraz port i będzie jadka od razu, bardzo fajnie. Zadanie pierwsze, poszukiwanie pracy. Szukacie złota, powinniście pójść do miejskiego garnizonu i zapytać o kapitana Maximusa. Pokazać wam okolice, no bardzo chętnie. Pójdzie z nami kawałek i pokaże okolice, no to wio, towarzysze, super. Możemy mieć monie dwóch, wypas. Że trochę zbyt niebieskie. Tak, ta gra jest zbyt kolorowa i nie wygląda jakoś super. Powiem więcej, że wygląda tak sobie. Ale to chyba widać. Ładne logo miasta. Powinna być reklama, widać, że to nie jest polskie miasto. Czy jest mapa? Jest. Mapa jest podzielona na kwadraciki i słodko. Ta gra chodzi na Unity, ale serio? Ubisoft by korzystał z Unity? Ja nie sądzę, no chyba, że... Chyba, że faktycznie chodzi na Unity. Czy to jest oficjalne? Tak. W Imroku było tak miło. No, mam nadzieję, że coś się pojawi ciekawego. To jest strażnik miejski. Ciekawe, czy rowerzystów też gania. Poszukiwacze przygód. Bla, 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 bla. Spadamy sprawę zaginięcia kilku mieszkańców. Nikt nie opuści miasta, dopóki nie wiemy, jaki jest ich los. Jak masz jakieś skargi, idźcie do komendanta, do garnizonu. Nowy pas. Dzięki. Ale wejść mogę do tego miasta, więc nie czaję, w czym jest problem. Koszary miejskiego garnizonu. Nie wchodzę do środka, jestem trochę na bakier z prawym, spoko. No to
Odpraw, dzięki. Nie będę jakoś tam prosił go więcej ten. Maximus jest orkiem w ogóle, bardzo sympatyczny. Czego chcecie? Pracy. Czy walczyliście, czy patrzyliście wrogowi w oczy? Idźcie do domu. Dowiedź swojej wartości. Okej, okay, jest zadanie. Pająki w studni. Zaczyna się robić klasycznie. I Maximus, co to? Ostatnio zaginęło kilku wieśniaków. Najlepszy trop to pająk. Pijak, przepraszam, który twierdzi, że widział, jak nocą z miejskiej studni wchodzą pająki. Czyli pająki zabijają wieśniaków. No to piękne. Zejdźcie do studni, czy gniazdo. Dobra, zobaczmy na system walki przede wszystkim. Pijak i w studni. Czy to jest... Teraz tak, co my tu mamy? To jest mapka, a to... Mapa regionu i mapa opcji. Świetnie. Pytanie teraz, gdzie jest studnia? To wygląda jak targ. Tu jest domek. Przygotuj się na ciężką walkę z bossem. A bardzo, bardzo jestem na nią przygotowany. Jest studnia, jest drabina. No to wio. Czy naprawdę chcesz wieść? Oczywiście, że tak. Tak wyglądają loadingi w każdym razie. No i jest. Pajęcze leże. I w podziemiach wygląda to minimalnie lepiej, ale Legend of Grimrock to nie jest. Wskaźnik zagrożenia. Co to? Kiedy skończy zmienia kolor na czerwony, oznacza to, że przynajmniej jeden wróg zdaje sobie sprawę z musi drużyny. Pokończyłem swoje... Aha, tury. No dobrze. Czyli jest pająk. I teraz, gdzie są punkty doświadczenia, gdzie są punkty roku, ruchu i tak dalej? Jest Staś. Trwa walka. Mamy tak. Bożenkę, Guntera, ataki dystansowe. No strzelamy tego pająka, jak się tylko dobrze pójdzie. Jest atak dystansowy. Czeloki swojej... Okej, dobra, czy widzę, że atak to działa od razu. I elfka zużyła swoje tury. Tylko po czym to poznać? Zaraz. Nie widzę niczego konkretnego. I jak tu działa magia? Mamy tak, ludowy pocisk, niebiańską zbroję. Więc zacznijmy może od niebiańskiej zbroi. Super ta zbroja. I gdzie jest koniec kolejki? A, twarz ma ściemnioną, prawda. Obrona. I też obrona. No nie chce podejść do nas, no to my go chyba po prostu wymordujemy z odległości. Będziemy się tutaj cackać. No i tak, to jest ta podstawowa różnica, jeśli chodzi o Grimrocka i to. Tu mamy walkę turową, która wygląda całkiem spoko. Pająk nas zauważył i podchodzi. Podmuch wiatru. 4 punkty obrażeń. A to zadaje ile? 7 punktów obrażeń. Jeszcze jest rozbicie. I wypasy. To podlowy pocisk jest fajny. Teraz tak, ciekawe jak się odnawia ta mana. Splątaje. I nie będzie się mógł ruszyć. No zobaczmy. Teraz tak, jak podchodzimy... To już niestety nie możemy w tym momencie podejść, więc... Wielka to szkoda. No i hasta la vista. No nie do końca. Świetne, śmieszne głosy wydaje ten pająk. Ale podoba mi się to. Teraz muszę tylko opanować skróty, żeby na myszce nie machać jak dziecko i będzie dobrze. Podchodzi. Podszedł. Niestety Gunther chybił. Zobaczymy, jak sobie Staś poradzi. I Staś prawie zabił. No i tyle.
Mamy antidotum, mamy to. I teraz tak, czyli jak pojawia się wskaźnik zagrożenia, rozgrywka wchodzi w tryb turowy. Chyba tak to działa. Aż się schował w ścianie, to prawda? No, ze wstydu się schował, bo dostał srogi łomot. Gdzie są pijacy? Nie mogę się obrócić. Mogę. Cześć, pająku. Więc tak, jest problem z maną Bożenki. Czyni ją zupełnie nieprzydatnym mulinem. I ogólnie jest problem ze wszystkim. Więc my tutaj sobie blokujemy i... stamy. Mogą zostać otruci, owszem. Dobra, to jest taki tutorial, gdzie ten mnie nikt nie zabije, tylko wymęczy. Gra na szczęście uczy mnie jak może o wszystkich... Co się tobie stało? Jaka brzydka jest teraz ten... Zaraz, w jakim ty jesteś stanie jeszcze raz? Bożenka is poisoned. Her weight value is decreased. I każdego tego. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy można zmieniać formację? Mi się wydaje, że tu formacja nie ma zbyt wiele znaczenia, bo oni idą w kwadracie. Że prawda? Makijaż i zszedł, można powiedzieć. Taki tam suchar. Czy mogę podejść teraz? No tośmy sobie podeszli, czyli tak to wygląda. Jest albo podejście, albo ten. Zabij. I to zatrucie jest straszne rzeczy robi z kobietami. Naprawdę. I już nie jestem taki zadowolony z tego, co się tutaj jest. Widzę, że może być jazda. Chybienie, dzięki Bogu. Gunter, zabij, proszę sobie. 12 i... Astorowic. Teraz tak, tak, to prawda, mam w ekwipunku antidotum, nie? Więc zobaczmy, jak to działa. Jest tego całkiem sporo, prawym się używa. Jest. Najlepszy środek na poprawę cery. Czy możemy odpoczywać w trakcie? A, 8 godzin odpoczynek. Używając jedną sztukę zapasów. I chyba nawet można w takich podziemiach. No nic, no to są akurat dzień i noc. Teraz tak, za każdym razem wejścia wpłynie czas. Spada z kolizji, wchodzisz do miast, idzie tak. Znajdujesz się w świecie zewnętrznym. Jest większa, gdy jestem na zewnątrz. A w lochach jest mniejsza. To realistyczne. Dobra. Nie. Podpowiedzi zostaw, bo to jest wartościowe. Stasiak i koksu. No jest miłym takim zwierzątkiem. Teraz jest beczka. Okay, kobieta znowu zmasakrowana. Tak, F1, F2, F3, F4 są postacie. Nie! Możesz się obracać. Teraz tak, moja droga. Zażyj sobie. Bo to się źle skończy. Pękające przedmioty. Kobiety są strasznie mało odporne na to takie pojęcie wielostwa. Że Günther chybił, Staś zabije. Jedziemy. Szkoda, że tak. Dystansowo poszło do diabła i niestety... Widzę, że manę trzeba będzie tutaj... Nie ma co oszczędzać. To jest pomniejsza mikstura many i... Niech sobie dziecko wypije, bo będziemy zmasakrowani. Ona już nieźle tutaj... źle dostaje. Pociskiem lodowym w smroda. Spały. Z lewego i jest astralowicki. Albo tak, dać splątanie i bić ze strzał. To też nie brzmi źle, tylko... I co z tą beczką w takim razie? Antidotum znalezione, super. Sztylet jest główną bronią. Tak, tak. Łuk jest drugą. Podleczymy lachony, bo szkoda, żeby pozdychały.
Jaka pogoda po tobie pada? Okej, robi się ciekawie. Nawet bardzo. To brzmi nieźle, bo kombo zleci na tył. Chociaż można go było najpierw pierdzielnąć. Ale teraz tutaj kobieta może zaatakować go z dystansu. Chybienie. I nie możemy się już poruszać, niestety. No ładnie, daj beczkę naprzód. Jak? No nic, panowie. Mikro. Staś mikro. Co z... Aha, nie można robić wstecznego tutaj. Ale dlaczego nie możemy się cofnąć jako drużyna? Okej, rąbnij mu z baśki. Popraw. I teraz... To będzie sprytna walka. Odrzut. I teraz, co się stało, że atak dystansowy nie działa? Pewnie zużyłem wszystkie strzały? Nie. Co ta elfka ma w głowie? Użyj Bożenka 6. A w twoim miejscu dałem, że są te ikonki, napis cyferki nad ikonkami? Są, oczywiście. To tutaj nie ma problemu. Tak to dokładnie działa, ten skrót klawiszowy. Dobra, uderz go. Okej, wraca gigantyczny pająk numer 2. Którego zmasakrowaliśmy. O! Zaraz, coś tu wpadło, jakieś miłe rzeczy. Nie wiem co, chyba eks po prostu. A tego pajaca, co się może robić? On tutaj, to znowu ty. Ja się tak widzę, jest niedorobione są te gadki jego w trakcie walki. I niestety skończyła się mana. Więc teraz będzie faza cierpienia. Ale na szczęście wszystko zbiera teraz mi główny tank. Czyli krasnolud. I wymiatać. Więc kobiety mogą się skupić na robieniu... Kolejność nie gra roli. Z tego co widzę, nie gra roli. No i to jest... Patrz przed siebie. Kopamy to. Teraz odmaw magii Taunta. Tylko czy tak, czy nauczyłem go tej magii? Co się im stało? Czy oni przypadkiem nie awansowali? Ekwipunek, księga zaklęć, dziennik... Jak jesteśmy w ekwipunku, jest walka, wyposażenie... Tu jest, poziom. No nie, nic się nie podziało niestety. Tu coś śmierdzi. Tu jest skrzynia. No zabieramy wszystko. Ciekawe jak z obciążeniem tu jest. Czy mogę przyjść? Rzeczywiście, że mogę. Jest za głośno? Bo to niestety nie jest mi... Nie mogłem tego stwierdzić. Więc to bez problemu, sorry. Chociaż... Nie powinno być za głośno. Dobra, antidotum jest pod dostatkiem. Napojów zdrowia też. No, w tych pierwszych raczej... lochach nie zginiemy. Nie no, tak, oczywiście. Wszystkie bugi i takie rzeczy... Noc się zbliża. To jest alfa, więc nie ma czego się bać. Ktoś pyta, że grafika 8-letnia... Właśnie, wymagania są kosmiczne, ale mam nadzieję, że to poprawią. Teraz tak, mapa jest widoczna, jest. Jest królowa. Tylko tak. Słuchaj. Manuj się. Ten zbrzydł na starość. Mam nadzieję, że zmasakrujemy to dziadostwo. Ty też pij manę, bo musimy być
gotowi. No i Stasiu... I chybiła głupia matka, świetnie. No i teraz jedziemy z komputami. Niebańska zbroja. To brzmi fajnie, to brzmi jak dobry pomysł. Chyba, że rozbicie. Podmuch jest słodki, ale odpuścimy. I teraz tak. Z lewej. Z prawej. Splątanie. To teraz nie ma sensu niestety. No i chybiła matka. Słuchaj, teraz ty sobie weź coś na ten punkt, żebyś nie zbrzydł jak dziewczyny. Zrealistyczne, że tak brzydko jak dostaję tego trójfala. Dziewczyny. Ośmieszymy go troszeczkę. Jakie świństwo w ogóle. Dziabnęło mi tutaj... rachunka. Kurde, no ją trzeba będzie tutaj jakoś... ostro... bawić się. No jest niby jakiś, jest jakaś ambitniejsza taktyka niż właśnie lewa, prawa... cios. Mi się nawet już skończyły cuda. Jeszcze ją splotę, tylko coś to da więcej. 12 punktów obrażeń od ziemi. I nie może się ruszyć. Czy w ogóle ruszyć to z ruch i atak, czy tylko... Guntera zatruło. Mimo, że zblokował, to dostał po dupie. Ale boss przynajmniej jak to boss, wygląda nieźle. Ty. Mi dziewczyny troszeczkę zmasakrowali. Orka mi zmasakrowali. Boże, jaki ork jest brzydki, wygląda jeszcze jak takiego tempaka. Ja mi to dostaję w ten sposób. Ork, ty zażyj sobie coś. Tylko to zażycie absorbuje całą kolejkę. Dziewczyna brzydnie. Może lepiej zażyj tą manę, żeby było lepiej. I ty też zażyj manę, bo jesteśmy bez tego, będziemy w tyłku. Właśnie, ciekawe jak jest z tym damage'em. Czemu który z nich dostanie? Tak, taktyczne ustawienie nie ma znaczenia, prawda? Tak jak to było w Grimlocku, że tam 4-4. Dobra, na razie Gunter się trzyma. Ten pająk jest ultra niezniszczalny. My sobie weźmiemy... Ta niebiańska zbroja, no słodkie, ale... Zbawić nie zbawi. No ale no, jesteśmy na tak krytycznej sytuacji, że lepiej to zażyje. Pocisnę jej, tym jedziemy. No i chybiło, dzięki Bogu, wiadostwo. Ty sobie zażyj tę odtrutkę i jedziesz z pałą. Będziesz prowokować tankami. Ale nie mam tutaj zdolności prowokacji. Podobno jest jakiś... Nie wybrałem tej magii najwyraźniej. Ale później prowokować, no tak. Prowokacja później brzmi ok. No i tutaj cztery te lodowe kolce. Rzeźnie. Magiczna zbroja. Guntera mi zatruło, mimo że gwarantowało mi, że tak się nie stanie. Kurde, niestety muszę teraz zrobić fazę leczenia. Bo mi chłopcy padną. Jak chłopcy padną, to będzie już totalny size, Sender.
Teraz tak, czy się opłaca mikrować, bo jak odejdę, to... nie mogę się ruszać w ogóle, to jest walka typowo przy tego. Atakuję ci tego, od którego ona się stała w banie. Otwórz spellbooka krasnoludzie. No to patrz, księga czarów. A jest wyzwanie. I to jest mądre, dobra, sorry, dzięki za info. Czy mogę sobie w takim razie to wyzwanie dać jako ten? Mogę. Czyli krasnolud. Ty zażyjesz prochy. I teraz dziewczyny będą bezpieczne. Dobra, i teraz to ma sens, ta walka. Pod warunkiem, że chłopak przeżyje. Okej, okay, Gunther dostał. Jest zatruty i w ogóle jest nabombiony. Zażywam ostatni bajer. Gunther już nie może sprowokować, co jest trochę przypałowe. To jest nawet bardzo smutne. Czy ty jesteś nadal zatruty? Już ci przeszło, ale... Czy ty też masz właśnie ten wypas, to znaczy... wyzwanie, aha. No nie, wyzwał tak, że Bożenka dostała po mordzie. A to nie tak miało się skończyć. Spróbuj to ścisnąć tak, żeby tam nie zmordowało nikogo. Nie, on bije losowo. Kurde. No i ktoś mi tu zaraz padnie. Będą zabawy do jaja. Sprowokuj tę świnię. Też sprowokuj tę świnię. Ona tak uderzy pewnie któregoś z lachonów. Nie. Zarżnięte. No i nawet nowe levele wpadły i tak dalej. Prowizoryczna kusza, antidotum i trochę gelda. Myślę, czy jeszcze warto chodzić. Oho. Skąd? Idzie tamten szajs. Ty się weź, wylecz. Nie da się identyfikować. A, można się rozglądać w ogóle, prawie że myślę. Tak. Z ciekawostek zupełnych. Tego dziada sobie zmasakrujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dojdzie, to będzie już totalnie zestygowane. Czekasz grzecznie już. Trzeba sprawdzić jak ten rozwój postaci zaraz. To i mam nadzieję, że nie podejdzie i nie dziawnie. Okej, okay, podszedł i nudzi. Ale możemy go tak odrzucić. Przecież można go było najpierw przepnąć lewo prawo, tylko jestem głupi. I teraz dziab. Jak podejdzie, zostanie wpierdzielany. Daj łuk komuś jeszcze. A nie ma sensu zrobić sobie podwójnych tych, chociaż pani magii coś tam ma potrafić. Okej, okay, chłopaki, wy grzecznie czekać. Coś mi się dostawić. No wiem, co się ten. Teraz tak, co dają wpisy do bestiariusza? To jest dziennik. Jest bestiariusz, tak, gigantyczny pająk. Chyba im dłużej walczę, tym więcej zbieram informacji, tak? Bo królowa pająków mam całkiem ten. Są animacje. Śliczna to jest w ogóle. Pokaż nieznane wpisy. Oho, ho, ho.
Jest tego trochę. To jest tak, to jest chyba ile w ogóle się dowiedziałem o tym dziadostwie. 1/3 informacji zebrane. Zadania. No to pająki studni są stegowane. Czy prezes nas tutaj nie chce? O! Żeby nie zająć ludźmi, dobrze wam wyszło, wasza nagroda, złożyć się na nią. Będę w garnizonie. No to bujaj się, tak nie pomagał i tyle. No ogólnie słodkie. To znaczy, czuć straszne drewno i to w stosunku do Grimrocka wygląda jak budżetówka, pomimo tego, że powinno się odwrotnie. Ale to jest alfa. I pewnie trzeba się będzie wściągnąć. Złoto zabierz wszystko. Że drewno. No czy... Ja powoli rozkminiam tę walkę. Z tego co rozumiem, i dalej w las, tym będzie lepiej. Okej, gdzieś tu jest pająk. Tam. Jest troszeczkę nieczytelnych rzeczy w tej grze. Okej, elfka. Ale może się mylę. Ktoś tam mówi, czy polecamy Lego. Tak, Legend of Grimrock jest rewelacyjne. Tego jeszcze nie ma, to było chyba w różnych tam już bundlach. To trzeba sobie to obowiązkowo wziąć. Dobra, masakrujemy tego gościa. Lewa, prawa. Ale czuć, że dostali w ogóle powera w tym, po tym zadaniu. I komu zrobić się depają? Chybienie. To pająk jest już szeroko. Amen. Pająk ma głos, jakby był smokiem. No to beta, pamiętajmy. To już nie hejtujmy tak strasznie. Ale te tutaj wnętrza są brzydkie. Płomienny, plemienny topór itd. Dobra, teraz tak, mieliśmy doświadczenie. I tak, można atrybuty rozdać. Może jestem taki głupi, oczywiście o tym zapomniałem. Lachon. Definitywnie mana się więcej przyda. Mamy walka. I tyle. A teraz tak, co się dzieje z umiejętnościami? Bo jakoś wziąłem te umiejętności i to nic nie dzieje. Potomność zwójnowicjusza. Można uśpić jakiegoś członka drużyny, tylko kiedy on się usypia czy umiera? Patrz im, nie da mi... A, po czym poznajesz, że są zmęczeni? Nie trwa na 200 godzin, powinien się długo odpocząć. Dobra, tu widzę, że są zmęczeni. Duch, tak? Duch zwiększa manę. No mówię, to coś z tego, jak mi się taki pani mag wypstryka. I trochę w magię i myślę, że to będzie ok. Gunterek. To tam tanki, moje bydlaki. Obrażenia z walce na 30%. Percepcja daje co? Dystansowa walka, tu mam gdzieś. I każdy rodzaj jest na krytykala zwiększony o 1,5%. Tak średnio. Natomiast zdrowie fajno, a duch? Duch to są many. No my tego tak średnio używamy. Nie wiem, czy są jakieś uwagi do tego, co robię, ale dla mnie jest, moim zdaniem, spoko decyzja. Lachonarium. Flincie damy co? Myślę o tym przeznaczeniu, żeby jakby już trafiła, to żeby zabiła. 32, 34. To będzie całkiem fajne. Szkoda tylko, że jest ten bezsens, że nie może atakować z dystansu z bliska. No. Tarczę oczywiście. I w przeznaczenie wciśniemy. Tylko co jest głupie? Trzeba będzie, chyba że da się to ominąć. Bo trzeba obowiązkowo cisnąć w też wytrzymałość, skoro dostają wszyscy losowo. Dobra, i teraz bydlak numer 6. Ja nawet, witalność nie jest potrzebna, tyle. I teraz co tu było? Ciekawe co to jest, błogosławieństwo Arkata, psy Morgana. Są psy w tej grze. Token class Archmage. Shield guard, bajerki, puklerz. Używanie tarczy musi być zdolność. Jak taką zdolność sobie ogarnąć? Czy ty potrafisz używać tarczy? Potrafisz. I mamy tak.
5 wartość pancerza. 5 wartość pancerza, wartość 110, wartość 28. To jest jakieś dziadostwo. Topór, 5, 8 do 10. Szkoda, że nie, jak się przytrzyma kontrol, interfejs antyczny. Ale to ma 2 punkty obrażeń. Tylko szukam jeszcze w czym, czemu to jest tańsze. Skoro to jest dobre. Zdolności u nauczycieli. No tak, tylko czemu... A nie, zabawna jest rzecz. Wyjąłem mu go z rąk i staniał. Jak go wsadzę do łap... A nie, coś mi się pomieszało. Pewnie tak. Przytomność. No to rozumiemy. To trzeba zidentyfikować. To jest łuk myśliwski. Co ty tam masz w łapach? To nie jest to samo. Patrzcie, tutaj kosztuje 130 zł, ale jak wyjmiemy z łapek, to tanieje. To jest dokładnie to samo. Nie wiem, myślę jeszcze... A, trzeba będzie to się jeszcze nauczyć. Tyle. Niech odpoczną dzieci. Odpoczęły i zadowolone. 8 godzin później. Teraz tak. Czy tu... Nie, raczej chyba niczego nie przegapiłem. Tu się było. Niestety brzydko tu strasznie. No to czegośmy się nauczyli. Adzia. Chybienie. Ale to jak siądzie, to powinno zabić. To jest crawler czy z powierzchni? Nie, jest na powierzchni, jest cały świat. Właśnie byliśmy w mieście. Czekamy, czekamy. No i walka jest przyjemnie szybka, nie to co w tym. W tej super grze o Space Marina. Która jest bardzo fajna. Cyk, cyk, można sobie wypstrykać bardzo ładnie. Jak pierwsze wrażenie? Bo dla mnie to jest rozczarowanie. Tragedii nie ma raczej. Niech to tam stoi. Niech dostanie. I czekamy, niech przyjdzie. I teraz ostatnie. Od czego zależy to, czy atak dystansowy działa? Dlaczego teraz Lachon nie może wykonać tego dystansowego? A nie, to już był Lachon, przepraszam. No i pajączek podchodzisz i dostajesz po dupie. Tak, pamiętamy, że gra jest w becie. Więc... Ubisoft rozwija. Wtedy mówił o rozczarowaniu. Kufel, czemu rozczarowanie właśnie? Ja mówię, ja jestem tak... Jest fajnie, no ale to, że... Graficznie jest bieda. To jednak... Grimrock pokazał, że można zrobić... Oho... Walka się włączyła. To tak bugiem trochę śmierdziało. Nie mogłem otworzyć. Ile to kosztuje? Dużo. 30 euro. No bo to niby ma być na długie godziny gierka i to jest możliwe. Jak już ktoś kupi, to jest tą drużynę, będzie walczył. To jest tylko jeden akt, którego przejdę. Na 4. Czy zajmiłem? Zrobiłem pająka. Jeszcze ktoś tam dziabnął. Dziabnął Lachona. Ale to nie pije. Ha. Muzyka, modele wyjęte z innych części cyklu. Właśnie też, ja nie grałem w inne części jakoś tak ostro. Natomiast czuć tutaj straszną budżetowość. Jeśli chodzi o takie graficzne rzeczy, ale tak jest, merytorycznie jest raczej spoko, walka jest fajna. Dziab, dziab. Okej, Lachon jakiś taki odporniejszy. Właściwie jest fajny, że już możemy go... Nie boimy się tych pająków.
Antidotum faktycznie się tutaj wypada. Wstaje nowy dzień. Super, że widać. No i chyba żeśmy okrążyli ten. Czy jest tu coś, co przegapiliśmy? No, mapa jest nieczytelna tak totalnie. To chyba widać, nie? Że to jest brzydkie strasznie. I to jest problem. Czy w Grimrocku nie było mapy, ale to był inny schemat gry. Tam, no to... Otwórz skrzynię. Kufer przemytnika. Ciekawe, co to jest. Gigantyczny pająk elita. Kabaret był kiedyś. Zobaczymy, jak zadziała wyzwanie. Czy pociśnie zaraz kolegę? My tu sobie teraz tak. Czyżby się napoje many skończyły? Skończyły. To jest przykre. Musimy się... Tak, dziwię się, że dali ekran w punktu z dziewiątki, który zhejtowali. Dlaczego nie zaimplementowali? Pewnie chodzi o prostotę, nie wiem. I faktycznie, tutaj teraz ma sens. Zaatakował Orstasia. Więc tak to działa. I męczy strasznie Stasia, tylko ciekawe, że ta trucizna mało czas. Mamy teraz tak, Stasia jest poisoned, czyli otruty. I to wychodzi na to, że trucizna chybiła. I co, za głośne odgłosy z gry, tak? Sorry. Efekty dźwiękowe. Sorry, to trzeba było powiedzieć. Bijemy tego prostaka. O. Ok, wystawiamy się na linii. A, super wyszło. Stasiu, ty się czegoś napijesz w końcu z nami. Żeby nie być jak ten. Ty go sprowokujesz. Staś nie jest zatruty. I niestety chybienia siadły. No i ładnie, sprowokował, ale przyjął na klatę. W sumie tutaj zostaje tylko taka walka wręcz, no niestety, zbyt dużo możliwości nie ma. A coś tu taki nagle osłabiony. Czy będą elementy sci-fi, jak to nie chciałem. Nie znając życie, oni teraz z tego robią czyste takie fantazy dla fanów Tolkienowców. Więc możliwe, że będzie z tym kiepsko. Kobieta się otruła. A to ty możesz sobie zażyć, bo to nic z tego nie wiem. Podoba mi się, że walka jest w miarę szybka. No po tym jednak Space Marine, gdzie tam to się dbało potwornie, to jest miła ten... odmiana. Amen. Ile ty będziesz tak się męczył? Łyknij sobie. Może odpocznie. I chyba jest w porządku. Kurde, no tylko ta grafika. Czy chodzi o taką nieczytelność? To jest jakiś tak faktycznie taki Frankenstein graficzny. Poskładali to z elementów. Dziwnie. Gigantyczny pająk. Ty tak, kobieto... Pi. Raz. Dwa. Dwie postacie zaatakował. Niestety od czego zależy to, w kogo atakuje ten pajac. Ale dostał. A, dobra. Zaatakował dwie, bo jeszcze z boku jest ktoś. Jest drugi gigantyczny pająk. Robimy tak. Zabijamy. Wyślij go gdzieś tam do diabła. Elfka. Ładuj z lasera. No i ty czekaj. Czy postać dalej awansuje na siłowni? Myślę, że tak.
Polsan tak leczy wcześniej. Dajcie bana Max Spawnowi, bo on nie rozumie, że nie leczę, tylko daje. Zresztą ja to sam sobie zrobię dlatego. Dla spokoju psychicznego. Bo to nie jest leczenie, tylko antidotum. Dobra. Tyle. Masakrujemy tych. Chybienie, no i to jest po pająku niestety. Amen. No więc kurde, czy gra się fajnie merytorycznie, nie? Bo takich gier nie było zbyt dużo. Już drugi dzień w ogóle z tych. Jest ten upływ czasu. Któż to puka? O, pajączek. Czy przyjdzie? Przyjdzie. I tu go będzie można z mikro... Czy ja przypadkiem dałem bloka? I nie można cofnąć tych ruchów. Teraz zrypałem. To nie chodzi o to, że ta grafika jest słabo techniczna. W ogóle kurde, ta gra ma straszne wymagania. To w ogóle tego nie widać. Krasnoludek umiera. Ej, to prawda. Czemuż to tak? Ty, wypij. No i zobaczmy. Masakra. Rzut. I żeby tylko nie zbił krasnoludka. Ty się broń tutaj. Mały. Nie, ta gra jest już teraz grywalna. Ona nie jest z niej, ja w nią będę grał raczej. Nawet myślę, że tą alfę będę masterował. Tyle tylko, że... No czemu to takie brzydkie, skoro mogło być ładne? Ja tego nie rozumiem, naprawdę. Wiek, no w czym się stanie, kiedy postać ginie? Pająk jeszcze jest... Jest już tu. My go oczywiście teraz tak. Siekniemy raz. Siekniemy dwa. I odepchniemy, czego chyba już nie przeżyje. O! I każemy chłopaku odpocząć, żeby się nie... ten... nie byli zmaltretowani. O! 8 godzin przespane. No i te tutaj pierwsze w ogóle podziemia są całkiem rozbudowane. Że miałem fartę. Miałem. Nie wiem, co by się stało, kiedy umrze. W ogóle tak, czy można zapisać w każdej chwili, to jest miłe. Jak widać, oczywiście tego nie robię, ale... Mam taką fobię. Mroczna plemienna włócznia. Proszę, proszę. I czy ty, moja droga, nie byłabyś zainteresowana tym oto wypasem? Pytanie brzmi, czy to jest jakiś super. A, walka włócznia na poziomie publicznym. Nowicjusz. Czyli nie będziesz zainteresowana, jak rozumiem. I chyba nikt nie będzie, bo nie mamy walki włócznią. No to się podjarałem i to nie działa. Czyżby to nowy Might and Magic w te bastionówki? Tak. Jak ktoś teraz dołączy i potrzebuje skrótu informacji. Jest fajne, jest grywalne. Ale jest strasznym Frankensteinem i technicznym dramatem. To znaczy... no widzisz, jak to wygląda. Grafika jest umiarkowanie czytelna. Tutaj zupełnie... Goście od Grimrocka byli bardzo utalentowani i zrobili coś, co było ze smakiem. To wygląda jak takie coś... Tam ktoś mówił mądry, że to jest poskładane z modeli rzeczy z innych gier z serii. I to jest dosłownie Frankenstein. Czy że to log był jest podobny do Might and Magic? No dobra, oczywiście. Znaczy, że jest podobny, tak. Natomiast goście, jak już zrobili tego loga, który był prostszą grą, ale go wyważyli świetnie, więc czekamy na loga dwójkę. Natomiast jestem ciekaw, czy po prostu Ubi nie wyciągnęło tego Might and Magic na bazie popularności Legend of Grimrock. I co tam mówi? Alfa, niepełna wersja silnika? A co ty mówisz? Czy mogą to poprawić? No to nie, to znaczy, jak to jest... Jak to zostanie poprawione, to my się cieszymy. Ale merytorycznie jest w porządku. Jest duży świat. W tej alfie ma być tylko jeden akt,
którym teraz poznajemy. Jesteśmy w Sorpigalu i teraz w ogóle dostaliśmy pierdoły. No i co dalej? I tu się kryje Unity. To ale mnie dziwi, że Ubisoft, który ma jakieś kosmiczne technologie, jutro mam nadzieję będziemy testować tego Splinter Cella, który jest bardzo ładny. Już teraz widziałem na konsolach. I w ogóle ich gry, no przecież asasyny, co by nie gadać, są ładne technicznie. Inwestuję w takie coś. Czy długość ten akt? Ja nie wiem. Estevo tu jest na przykład. Plotki czarodziej. Kilka miesięcy temu czarodziej imieniem Ebrahim przybył do miasta i zajął dom w pozostałej części. Sprawił miłe wrażenie, ale już od kilku tygodni swoim zaginął. Dom opuszczony, ciekawe kto jest lokatorem. Pewnie diabeł. Reformy. Imperatorowa Gwendol Tusk powinna abdykować i w bardziej doświadczonych rynków władzy oddać, nim będzie za późno. Książę Jednorożca ma rację. I dziecinne reformy zdają państwo na Półwyspie spoko. Obniżyć VAT. No i tak sobie rządzimy. Co tam? Allah Abdel, Al-Hail, okej. Okay. Co jest? Nie chcę, nie pozwala wypuścić, bo nie można wyjść z miasta, bo jest jakaś zadyma. No tak. Co do asasynów? Trójka ma być we wrześniu na PS Plus. Gdzie przychodził? Nie. Sprawdziłem sobie zakończenie trójki i mi się odechciało. Czyli nie, że nie mi się nie podobało, tylko po prostu już gra mnie zniechęciła technikaliami. Kim jesteś, Katarino? Reformy. Co o reformach powiesz? O, kobieta popiera. Nie znasz się na polityce. Idź. Popełnia kilka błędów, ale część reform skończy się fiaskiem. To jest taki, jak widzę, symulator Warszawy. To jest imperatorowa Gronkiewicz, nawet na G. Próbuje zmienić swe państwo. Statut gryfa zmierzający do rozdziału religii od państwa to nie zdrada, lecz konieczność. Władza podradzi Uriela. No super. Jest osoby zaginione. Ciche miasto. Stało się wręcz za ciche, mieszkańcy giną. No to myśmy przecież zrobili, już nie zginęli tych mieszkańców. Obniżyć ZUSy, tak. I tu jest dom. Co to za dom jest? Zaraz. Żeby nie było, że wejdę, a tam mnie zjedzą. A, repozytorium tajemnej wiedzy. Ucz się zaklęć. No i tu są fajne rzeczy. Są plotki, biblioteki. To są jakieś wielkie biblioteki w świecie. A któż to jest? Jest Shihab. Sztuki tajemne, eksperci. No i czyli u nauczycieli się zdobywa bajery. Gdzież dojdziemy tędy tymczasem? Czy ta mapa... Gdy mapa jest... Tu jest ładniejsza, ale to jest mimo wszystko nieczytelne. Czy... Jak się mam nadzieję, że jak się zgłosi... Czy jest szybka podróż w obrębie miast? Też nie ma. Mają technologię jakąś taką magiczną. O, coś tam jest, że silnik Unity mówi Fuzikos. Wybrali Unity. Bazują na Heroesach 6 i Duel of Champions. I żeby była spójność. I to jest brzydkie. Spójność jak spójność, ale... Cóż to jest tymczasem? Domek rybaków. Aha, i Kazie mówi, że Obsidian też nie może korzystać z własnego ostrzego silnika, bo licencje są zbyt drogie. I też używają Unity? Nawet nie wiedziałem. No chyba, że tak, to jest jakaś budżetówka. Co tu mamy? Możemy się szkolić w eksperci magii powietrza, łuku i kuszy. Mamy chyba zaraz. Tak, damy ekspert łuku. Bożenka nie może osiągnąć rangi, Flinka ma za mało umiejętności. A magii powietrza też nikt nie potrafi. W sumie, no bieda totalna. A ktożeś ty jest tymczasem? Zal. Jestem nadzorcą portu Sorbigal i burmistrzem. Rozumiem, że modele są wszystkie zastępcze. Wygląda jak w ogóle pan Kleks bez okularów. Sorbigal nad morzem. Dzieje się zbyt wiele. Nikt nie wie, co się dzieje. Super.
Morski Sokół. Super statek. Proszę, chciał być alchemikiem i nie mógł studiować. Zadanie, zadaczka przemytników. O! Jeden z moich przodków sam był przemytnikiem, znał jego stary dziennik. Pod miastem była zatoczka. No i co z tego? Mój przodek twierdzi, że w tej właśnie zatoczce użył króle całego swojego życia. Spoczywa w zaklętym kufrze. Znajdź ten kufer, a podziel się z tą złotem. No mam, znalazłem. Halo, halo. I to wszystko? No i co teraz? Połowa złota, dzięki. Czy jakiś quest na nas spadł? Czy... że już nie dostałem, na przykład, czy już dostałem. I się zdanie nie zapętla. No, pamiętajmy, to jest alfa, więc te bugi mogą istnieć. Myślałem, że dostanę jakieś punkty doświadczenia. Tu zatkam. Że portrety nie pasują do modeli. No tak, bo to zakładam, że to jest alfowe wybitnie. O, zaszło słońce. No, jak na pierwsze wrażenia to chyba są. Ja to będę męczył, bo mi się ta rozgrywka podoba. Nie jest to tak magiczne jak Legend of Grimrock, ale jest w porządku. Co jest w tym domu i co jest w tej księdze jeszcze? Zale to model z Dark Messiah. No właśnie. Szukacie z przeszukaj tak. Szkolenie ekspert ciężkiej zbroi. Nikt nie potrafi. Naprawa zbroi i tych. Brak przedmiotów. Miejscowe krasnoludy. Słownie do tego, jak bardzo jestem rad więcej ze swoich Sworbigalu. Niewiele jest krasnoludów. Bla, bla, bla. Zamieszkiwały twierdze, robią pancerze. No, super, super pancerze i towary. Nie można sobie kupować pierdoły, pieniądze mam. To w sumie można, czy można mu to sprzedać? Po co to trzymać? Tak samo puklerz, który jest do dupy i plemienny topór, który też mamy. O! I trzeba by zidentyfikować tę imbakuszę. To można sprzedać. I... tyle. Zbliża się noc. Przyszły cienie. Bierzemy książkę. Dzieje Kartalu. No i tu jest historia. Proszę, proszę. Fajnie jest dużo czytania, no. Że mówię to bez ironii zupełnie. Gra z naciskiem na treść. No wiadomo, to będzie jakieś tam... ciekawe, czy fabuła zaskoczy. Ale gameplayowo jest miło. Tu jest człowieczek. Czy z tobą coś można zrobić? Nie. Teraz tak, no gdzie by tu jeszcze można pójść? W miastach mogła być szybka podróż, bo na razie to zmęczące po prostu. Tam coś jest na końcu świecącego. Tu jest co? Wejdź do kowala. Kowal! Szkolenie. Ekspert. Nie da się. Naprawa broni. Plotki. Weteran. Zawsze byłem zbrojnictwem. Służyłem jako armia rentenowca. Super. Imperator i księżerowi z Gwendolina. Dobra. Przeglądaj towary. Coś wam wpadło w oko. Zobaczmy. Młot. Tasak. Hajs jest, więc można w sumie zainwestować. Na przykład 4,8, 10 do krytycznych. Tajemny łuk myśliwski i 2 plus tego. No się zobaczy jak coś. Jak to pójdzie. I tak, tu jest druga część historii. Tam na górze coś się dzieje ciekawego. Pieśni morskie i portowe. Proszę, są piękne pieśni. Tłumaczone przez translatorów z Google'a. Zaraz zobaczymy. Kup broń dla orka. Wiem, wiem, to jeszcze wrócę, tylko czy się rozglądam po mieście, czy nie wiesz, czy nie ma jakiegoś Tesco na przykład, prawda? Gdzie wszystko będzie dużo taniej. To tak stoisz, Izaaczku. I ty sobie poważasz, nie musicie raz z niej się zabawić. Opowiem wam dowcip. Ej, proszę, jesteś na miarę tego strumienia. Jak się nazywa mucha bez skrzydeł robak? To jest zbyt żenujące niestety. Proszę to dopisać tam do tego, do botowej listy sucharów. Tu było jeszcze jakieś wejście.
Tesco w średniowieczu. Powinien takie być. Przeglądaj towary. Ekspert wzmacniaczy magii. Identyfikacja. Jest. Identyfikuj wszystkie przedmioty. I to chyba za darmo laska zrobiła, więc bardzo miło. Jakieś fajne rzeczy sprzedajesz. Plemienny kostur, pierścień. Odporność na magię ciemności, magię wody. Przedmioty są. Otwórz beczkę. Proszę, proszę, tu w mieście pająk. No i wypadło z niego kilka pierdół, a nam pasuje odpocząć. Zobacz to za kuszę. Tak, tak, sprawdziłem tę kuszę. Tylko niestety mój lachon... O Boże, zaraz, zaraz. Bo Gunther zamiast odpoczywać... Co się tobie stało, Gunther? Moment, moment. Jest nieprzytomny. I mam tutaj... Zaraz. Spał zatruty. I no jak go teraz tutaj mam? Mam ten magiczny bajer ożywienia. Po spożyciu. To do buzi trzeba mu włożyć. Najpierw trzeba go wyleczyć, czy co? To nie od tego, idź go uleczyć w świątyni, no dobrze. No to szukamy dalej. Głupi Gunther. Myślałem, że jest wszystko, że się odpocznie, a tutaj położył się spać w takim tym stanie, no i dupa. Nie no, klikam PPM i nie działa, hello. Plotki Kerbal, reformy w państwie, ale to jest jakieś zmulanie. Ale to ten lachon. Antidotum. No to teraz sobie można wsadzić, że tak powiem. Tak, zatrucie pokarmowe i odwodnienie. Czy tu jest kolejna beczka? A nie, to dzięki Bogu. Zaraz, czy ja tu już byłem? Okej, dom materii. Czy jest... No, najpierw powinno być podpisane. A, to by było wygodne, co gdzie jest. Tak to widzisz kropeczkę. No i ciężko się domyślić tak naprawdę. Czy tu odbiłem? Czy przerwa na prysznic? Jak zostać planadynem? Nie, dzięki. Ten sam dom, co był w ogóle, modele znane. Tak, trzeba będzie się zbierać, tylko chcę jeszcze jakoś ożywić mojego krasnoludka, który niestety dostał po dupie i leży. Nie wiem jak zrobić, żeby wstał. I ciekawe czym jest uczniowska kula na przykład. Szkolenie, ekspert uników. Nie da się zrobić, dobra. Tu jest, to nie tak, to jest pewnie kowalo podobny człowiek. Jak się prześpimy teraz, to chyba nic nie da, nie? Nie chce mi się tej nocy tutaj użerać. Nadal nie żyje po śnie. Czuję się jak ten biedny Simba, co tam ojciec nie żyje, on go rusza. I nadal nie żyje.
No zaraz, tylko znajdź ukrytą zatoczkę. Poszukiwanie pracy. Coś tu się chyba zbugowało. Te. Bo kufel znalazłem, teraz widzę, a nie zaliczyło zatoczki. Chyba, że była tam ta zatoczka i jej nie ogarnąłem. Cała gra to bug. Nie byłbym aż tak hardkorowy, ale... Aiolos. Wynajmij zwiadowca. Proszę, proszę. Można sobie wynająć kolesia. Plotki, koniec imperium. Super. I co tu jest? Ekspert sztyletów. Nic nie działa. Usługi. Prowiant, odpoczynek. No, jest kilku gości w ogóle, z tym można pogadać. Plotki, Bestiariusz Jasada, proszę, proszę, jest następny quest. Szukam usług, super. Eksplorowałem ziemię, zbierałem informacje na temat zadziwiających barwnych mieszkańców. Ale za kilka księżycy muszę opuścić rejon. Daję wam szansę popracowania dla mnie. No super. No to jest taki backquest permanentny. Że im więcej questów, tym lepiej. Wynajmij kuchmistrz. Co daje kuchmistrz? A pewne możliwości są, spoko. No nic, no niestety teraz się nie dowiem, gdzie ten mój... Jak ożywić tego mojego drewniaka. Bo to trochę pewnie potrwa, zanim w tej supermapie coś znajdę. Chociaż zaraz. Teraz widzę, że tu są trzy drzwi. I chyba to jest ta wielka świątynia, do której miałem dojść, więc to będzie ładne zakończenie. Niechaj światło tego jasne zarąbiście uzdrów. I teraz dobre pytanie. To było uzdrowienie, wskrzeszenie, czy odnowienie? Co ci dolega? Ulepsz za 20 sztuk złota. Super. Nie jest już zatruty. Wyjdziemy i sprawdzimy. No nie! Jak... Ej, oszustwo! Do diabła! Wskrzeszenia nie potrzebuję. Odnowienie. Jaki ZUS. Wskrześ. No ale nie działa. Nie potrzebuję wskrzeszenia, niczego nie potrzebuję. Szkolenie też niestety nie siądzie. Tylko tu jest zero, teraz nie muszę tego uczynić. Co ja z tobą mam zrobić? Daj, że dam na ofiarę ewentualnie, ale... Okej, dobra, damy na ofiarę. Kurde, straszne. Usługi, odnowienie... A jest, dobra, pomogło. No i to jest to. Więc krasnoludek żyje. No to nic, zobaczmy, czy zapis działa. Czas, który upłynął w grze. Otwórz nowy zapis. Czy można go chociaż podpisać? Jest, można. A, czy zrobiło się? Dobra, chciałem tam jakoś dopisać, ale ten. No ale działa. No więc takie to coś zrobili. Kolejne korporacyjne oszustwo pod względem ceniowym. Bo to bardzo jest podobna sytuacja jak w tym. W przypadku Space Marina. Fajne, fajne, ale za drogie i to przynajmniej mogą mu poprawić, nie? Bo to wyjdzie za miesiąc ponad. No, w ten sposób.
No drogie jest, jest bezsensownie drogie, że jak był nawet. No ale zobaczymy, może to faktycznie będzie gra na kilkaset godzin rozgrywki, tak jak te stare MM Might and Magic'i. No i jak to jakoś wymasterują, to będzie słodkie, ale... Na pewno jest tragedia pod względem wyglądu. To znaczy, to jest brzydkie. Brzydkie i koszmarne. Właśnie teraz też widzę, że wybrałem najbardziej sztampową drużynę, bo widzę, wszyscy mają dwóch facetów i dwie lachony. Dwa lachony. I co, dużo lepsze niż Shadow... Państwo się tak... Na pewno mi się bardziej podoba niż Shadowrun. Shadowrun jest super ładny, ale ten save mnie odstraszyły i to brak wyboru wszystkiego. Co jeszcze? A na równi z tym całym Space Hulkiem. To nic, ja sobie tutaj na razie utnę tych. Będziemy do tego wracać. Legacy, Might and Magic, no żyje, no takie... W sumie to trochę podobna taka jakość jak poprzedniej części serii, bo one mi się też wydawały zawsze takie... Trochę budżetowo tandetne. No ale tu róbmy teraz wyjście.